Dzień dobry, witajcie w kolejnym flashu, tym razem galaktycznym, bo na rynku zadebiutowały właśnie najnowsze flagowce od Samsunga. Trzy telefony nazywają się bez niespodzianki S22, S22 Plus i S22 Ultra. I jakkolwiek większość informacji o nich przeciekło na długo przed premierą, pozwólcie, że zbiorę je do kupy i postaram się przekazać w jak najbardziej strawnej formie. Zatem, zaczynając od największego i najmocniejszego w serii modelu. Pierwsza i najważniejsza kwestia z nim związana to zmiana designu i w konsekwencji przepoczwarzenie się. S22 Ultra już na pierwszy rzut oka przypomina bowiem bardziej następcę zaprezentowanego półtora roku temu Note 20 Ultra niż bezpośredniego poprzednika z linii S. I tak, to nie jest tylko wrażenie, tak po prostu jest. Samsung ewidentnie postanowił połączyć dwie serie w jedną i ciężko się na to gniewać. To uproszczenie, mimo że wynika najpewniej z problemów z dostępnością półprzewodników, ma sens nie tylko biznesowy, bo podpompuje statystyki sprzedaży linii S, ale też konsumencki. Klienci nie będą musieli zastanawiać się i rozkminiać, co jest lepsze, S-ki czy Note'y. Król tym razem jest po prostu jeden. S22 Ultra ma więc spłaszczoną na dole i górze bardziej prostokątną z frontu bryłę z mocnymi kanciastymi rogami i zaoblonymi krawędziami bocznymi. Korpus wykonano z aluminium, lepszej jakości niż poprzednio, dzięki czemu Samsung może chwalić się, że to najbardziej odporna w historii S-ka. Przód i tył to zaś szkło Gorilla Victus Plus. Jest też oczywiście wodoodporność potwierdzona certyfikatem IP68, a telefon będzie można kupić w aż 4 kolorach. No i pozbyto się w nim wyspy z aparatami. Każdy obiektyw sterczy sobie sam. Jak to w Note'ach bywa, w konstrukcji schowany jest rysik S Pen. Sprzęt odziedziczył wszystkie funkcje z poprzedników, więc możliwość przekształcania pisma ręcznego na cyfrowe, tworzenia wycinków, notatek, zakreśleń, czy zdalne sterowanie aparatem przy pomocy gestów. Nowe jest to, że ma jeszcze mniejsze opóźnienie działania, 2,8 milisekundy zamiast 9, i że odręczne notatki będzie można dopisywać w wielu aplikacjach interfejsu, np. w SMS-ach czy wyszukiwarce, telefon automatycznie skonwertuje je na cyfrowy tekst. No i S Pena można wykorzystywać do podpisywania dokumentów w standardzie bezpieczeństwa biometrycznego. Ekran urządzenia to bez niespodzianki Dynamic AMOLED 2X w rozmiarze 6,8 cala i rozdzielczości QHD+, odświeżany adaptacyjnie w zakresie od 1 do 120 Hz, z jasnością maksymalną na poziomie 1750 nitów, wsparciem dla HDR10+, i wbudowanym ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych. Nic nie zmieniło się też w aspekcie podejścia do procesorów. Flagowe S-ki dostępne w Europie nadal będą miały Exynosy, nie Snapdragony. Najnowsza jednostka oznaczona jest symbolem 2200, wykonano ją w 4-nanometrowym procesie i wspierają grafika od AMD oraz RAM LPDDR5. Jak ten zestaw będzie sobie radził, okaże się oczywiście dopiero w dłuższych testach. Przedpremierowe przecieki i newsy na branżowych portalach miały w tej kwestii rozstrzał od sasa do lasa. Za pracę urządzenia odpowiadał będzie natomiast Android 12 z nakładką systemową One UI 4.1 z kilkoma usprawnieniami, np. rozszerzoną paletą barw interfejsu generowaną na podstawie wybranej tapety, czy opcją usuwania ze zdjęć nie tylko obiektów czy ludzi, którzy nam wleźli w kadr, ale także cienia np. własnej ręki. Na pokładzie są także głośniki stereo i nie ma mini jacka ani slotu kart SIM, a aparatów jest od groma. Główny ma 108 megapikseli, autofokus z detekcją fazy, przysłonę 1.8, optyczną stabilizację obrazu i schowano go za szkłem Super Clear Lens, czyli Gorilla Glass DX, co by wyeliminować niechciane refleksy. Szeroki kąt jest 12-megapikselowy, ma światło 2.2, widzi 120 stopni i także ma autofokus dual pixel, a 20-megapikselowe teleobiektywy generują przybliżenie 3-10-krotne. Wartość przysłony w ich przypadku to odpowiednio 2.4 i 4.9. Tu autofokus to także dual pixel i oba także są stabilizowane optycznie. Całość tego zestawu wspiera jeszcze laser do ustawienia ostrości, a wśród poprawionych funkcji wymienić należy ponoć znacznie sprawniejsze separowanie tła od pierwszego planu w portretach, szczególnie przy linii włosów, ulepszone nocne zdjęcia i filmy nazwane nightografią, co według mnie jest prawdziwie potworną angielsko-polską hybrydową nowomową, jeszcze sprawniejszy HDR, 12-10-bitowy, jeszcze lepszą stabilizację obrazu w filmach oraz 4 razy więcej detali w przypadku kosmicznego zoomu, czyli przybliżenie w zakresie od 20 do 100 razy. Podczas przedpremierowej prezentacji akcent stawiany był też na odświeżone tryby manualne, teraz dla wszystkich aparatów, nie tylko dla głównego i szerokiego kąta jak w S21, oraz na automatyczne kadrowanie podczas kręcenia wideo, obecnie rozpoznające do 10 osób w odległości nawet 5 metrów. Papier zniesie jednak wszystko. Trzeba będzie te cud bajery oczywiście sprawdzić w realu. Podczas przedpremiery mogą zrobić tylko kilka zdjęć i tylko na udostępnionym nam planie. Na koniec jeszcze słowo o łączności. S22 Ultra radzi sobie oczywiście z 5G, z Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 oraz o baterii. Ona ma 5000 mAh, jest ładowana po kablu maksymalnie 45W oraz bezprzewodowo w 15W. Stosowne ładowarki trzeba sobie oczywiście dokupić. Jest natomiast na pocieszenie ładowanie zwrotne. Dwa pozostałe modele w serii, S22 i S22 Plus, niosą za to na swych barkach całe dziedzictwo serii S. I to chyba dobrze, bo oba modele mają teraz znacznie ważniejszą rolę, w poprzednich latach wydawały się być tylko bieda dodatkami do wypasionego Ultra.
telefony mają w związku z tym ten sam design co poprzednicy, z zaoblonymi mocno rogami, płaskimi frontami i charakterystycznymi wyspami aparatów, choć tym razem one są oddzielone od korpusu. Nowością jest jednak to, że wraca do nich wreszcie szkło z dwóch stron i to od razu ta sama co w Ultra Gorilla Victus Plus. Tu także jest wodoodporność i ta sama supermocna aluminiowa rama, mniejsze są za to ekrany, odpowiednio 6,1 cala i 6,6 cala Full HD+, i to nadal Dynamic AMOLED 2X, choć zakres odświeżenia wynosi od 10 do 120 Hz, a w podstawowym S22 jasność maksymalna osiąga 1300, nie 1750 nitów. Procesor jest ten sam co w większym braciszku, podobnie z interfejsem, oczywiście nie ma wbudowanych rysików, to cecha tylko note'owego S22 Ultra, nieco inne są też aparaty. Główny ma 50 megapikseli, przysłona 1.8, autofokus dual pixel i optyczną stabilizację, teleobiektyw jest jeden, 10-megapikselowy z zoomem trzykrotnym, światłem 2.4 i stabilizacją, a 12-megapikselowy szeroki kąt z przysłoną 2.2 i polem widzenia 120 stopni, nie ma autofokusu, szkoda. Mniejsze oczywiście muszą być także baterie, odpowiednio 3700 i 4500 mAh i z jakiegoś powodu okaleczono też ładowanie po kablu w najmniejszym modelu. Ono jest 25, nie 45W jak w pozostałych S22. Na sam koniec zostały nam zaś ceny i moje ogólne pierwsze wrażenie. S22 będzie kosztować 3999 zł, S22 Plus 4999 zł, a Ultra 5899. Ceny dotyczą wersji pamięciowej 828, na rynek wchodzą też inne, więc wrzucę Wam do opisu linka, co byście mogli sobie sprawdzić, do jakich maksymalnych kwot Samsung się rozpędził. Przedsprzedaż na Ultra trwa do 24 lutego, na S22 i S22 Plus do 10 marca. W ramach promocji dodawane są słuchawki Galaxy Buds Pro, jakiś bonus do odkupu starego urządzenia, ale kwestia jest tak zagmatwana, że nawet nie chce mi się tego próbować teraz rozgryzać. Moja opinia na świeżo w aspekcie tych nowych esek jest zaś umiarkowanie optymistyczna. Podoba mi się przekształcenie modelu Ultra w Note'a, podoba mi się powrót odczucia premium do mniejszych modeli. Myślę, że to wszystko dla klarowności tego, czym mają być te telefony, jest słuszne. Ceny oczywiście są za wysokie, ale jeśli Huawei próbuje sprzedawać swoje P50 Pro za 5,5 tysiąca, ciężko się na nie obrażać. Po prostu obecnie jest bardzo drogo. A czy okaże się, że telefony są całościowo udane? Pokaże przyszłość. Co Wy sądzicie o premierowych Galaktykach S? Czy wywołują one w Was jakiekolwiek emocje? Napiszcie w komentarzach, a ja zwrócę jeszcze tylko uwagę, że Samsung zaprezentował dziś także 3 nowe tablety. Ale to już zupełnie inna bajka. Trzymajcie się, cześć!